Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy, mamy dzisiaj szczególną uroczystość ciała i krwi Pana Jezusa. I to jest bardzo szczególny dzień dla całego Kościoła, dlatego że oczy całego Kościoła w sposób szczególny są wpatrzone w Eucharystię. Jesteśmy przepełnieni dziękczynieniem i uwielbieniem w tym dzisiejszym dniu i to jest bardzo szczególna modlitwa całego Kościoła, dlatego że w Eucharystii Chrystus jest obecny w bardzo szczególny sposób. Spośród wszystkich sakramentów w Eucharystii możemy powiedzieć, że Jego łaska jest widzialna, dotykalna, można Go zasmakować. I kiedy kapłan w czasie Eucharystii podnosi ciało Chrystusa, kiedy podnosi kielich z krwią Pana Jezusa, ukazuje Go ludowi, Chrystus chce być widzialny. I ofiara mszy świętej jest uobecnieniem ofiary Jego życia, całej Paschy. I w tym szczególnym czasie, który przeżywamy od dzisiaj przez najbliższe 8 dni, trwa oktawa tej uroczystości ciała i krwi Pana Jezusa. I to jest czas, w którym cały Kościół wpatruje się w Chrystusa w Eucharystii, w Chrystusa w Jego ciele i w Jego krwi. I zachęcamy Was w tym czasie do włączenia się w tą szczególną modlitwę całego Kościoła. Słyszałem kiedyś taką historię, kiedy rozmawiał katolik z muzułmaninem i katolik mówi do muzułmanina, że w kościele jest obecny Bóg w tabernakulum i ten muzułmanin mówi do niego, ale jak to? Ty chcesz mi powiedzieć, że twój Bóg jest obecny w tym kościele, w tej złotej skrzyneczce? I on mówi, tak. I ten muzułmanin pyta go, słuchaj, to jeżeli tam jest twój Bóg, to dlaczego ty tam nie jesteś? Dlaczego ty tam nie jesteś? To jest ciekawe pytanie, które potrzebujemy sobie zadać w tym czasie świętowania uroczystości ciała i krwi Pana Jezusa i przez najbliższe dni. Skoro modlitwa całego Kościoła, adoracja, ukierunkowanie na Chrystusa jest tak ważne dla całego Kościoła, że tą uroczystość Kościół przedłuża przez najbliższe dni, chcemy także włączyć się w tą modlitwę Kościoła. I zachęcamy Was do zatroszczenia się w tym najbliższym czasie o uczestnictwo we mszy świętej, także w ciągu tygodnia i o modlitwę adoracji. I żeby iść na tą modlitwę, na tą mszę świętą z taką świadomością, że to nie jest tylko i wyłącznie Twoja modlitwa. To nie jest tylko Twoja modlitwa osobista. W tym czasie jesteś w szczególny sposób włączony w modlitwę całego Kościoła. Dzieło adoracji jest dziełem całego Kościoła. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego całego Kościoła. Więc na tą drogę umiłowania Chrystusa w Najświętszym Sakramencie pod postacią Jego ciała i krwi przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.